Hej kochani, widać w kolejnym odcinku z Don't Star w naszą wikingoszką. Witam Was serdecznie w nowym roku. No, święta i po świętach święta minęły, choinki nie ubraliśmy niestety. Jakoś tak wyszło, trochę się prekta dostaliście za to. Mam nadzieję, że. Wystarczy. Na rękopensatę. O, jeszcze jedno miejsce się znalazło. Na pajęczynę. Ta choinka mi się tu bardzo nie podoba, bo mi jest. Zasłania mi moją skrzynkę. I w dzisiejszym... o, trochę urosła. Nie, nie wiem, czy ten. Update, update, nie wiem jak to powiedzieć. A event może taki świąteczny jeszcze jest w starwie czyli czy możemy w dalszym ciągu dekorować choinkę? Jeżeli tak, no to oczywiście to zrobimy. Jak najbardziej ona jeszcze nie urosła, może dlatego. A w tym czasie, dopóki ona nie urośnie i dopóki nie sprawdzimy, co tam się dzieje, to pamiętam, że w ostatnim odcinku mieliśmy problem z mięsem. Może w lodówce lepiej sprawdzę, jak tam z mięsem stoimy. Mamy właśnie jeden kawałek tylko i. Ty tego nie zjesz, więc musimy to wykorzystać. To sobie zjemy, bo brzuszek już robi się pusty. Marchewka, może i jagody, które też już się zaczynają psuć. Oczywiście kulki mięsne to jedyne, co nasza postać lubi. Ale poza tym, jeszcze miód. Czy my zrobiliśmy ul? Bo mi się te sobie zaczynają mylić i będzie problem właśnie w tym, że nie będę wiedziała, co w którym zrobiłam. Więc prowadzenie dwóch serii z Dunsterba wcale nie jest takim dobrym pomysłem, jak się wydawało na początku. Nie ma ula. Nie ma Ula. Więc tu mamy uli pełno. Więc postanowienie noworoczne robimy ul i nie mamy jak go zrobić, bo nie mamy dwóch pajęczyn. Więc bierzemy w rękę narzędzie zbrodni. Bierzemy. O, jest czemu ja mam aż tego tyle? Weź to zostaw tutaj. Pajęczyna idzie z nami. Te dwie rzeczy nie są mi jakoś specjalnie potrzebne, więc na pewno to wyrzucę. No to mi ptaki zjedzą, jak to zostawię. Więc chowamy to do lodówki. O, ja te, musimy to koniecznie ogrodzić, bo te żaby my będą tutaj denerwować. I tak, idziemy na pająki, tylko że ja je chyba biłam w ostatnim odcinku. Nie wiem, czy się zrespiły znowu. Rzućmy okiem. Czy ja nie mam zbroi? Mhm. Ej, nie miałeś trafić. Czekaj. Dobra. Okej. Okay. Czy dzisiaj będzie pełnia? Nie, pełnia będzie chyba jutro, więc. Przydałoby się w sumie wyruszyć na glomera. No nie, pajęczynę daj, tylko. No, teraz nie widzę. Wiemy. Jest pajęczyna, dobra, bo dwie pajęczyny są potrzebne, żeby zrobić siatkę. I w sumie na razie tylko na tym mi zależało. No, tutaj trzeba będzie zrobić. Przy... No na pewno, tu trzeba będzie zrobić. Furtę, e, tom, płotek i... i furtkę. Żebyśmy mogli sobie w razie czego tam wejść i. Nie wiem, rozwalić jajko gęsiołosia, jak się pojawi? Czy zostawić, żeby się wykluł? Ja nie wiem w sumie, jak powinno się. E... Co powinno się robić z tym jajkiem? Czy zostawić, czy rozwalić? No ale zobaczymy. E, dobra, siatka. Do siatki będzie chyba potrzebna lina. Tak. No i właśnie ta trawa. Aha, i oczywiście sprawdzałam, e... zanim się zalogowałam, sprawdzałam, jaki jest ten świat usta... Aha, ja mam siatkę przy sobie, ale ze mnie się Ciekawa Ciekawe jestem, ilu z Was krzyczało do monitora. Masz siatkę w ekwipunku. No ale cóż, <laughs> mamy dwie. Zrobimy więcej uli. E, na czym, o czym to ja mówiłam, na czym to ja skończyłam? No i teraz już nie pamiętam. Aha, że sprawdzałam biomy, sprawdzałam świat, który wygenerował się tutaj. No i jest together, biomy together, czyli, przepraszam, ale gdzie są moje jagody? Gdzie są moje zwierzaki, które, nie wiem, sikają, zrobią, nie wiem, zrzucają z siebie trawę, no żeby już tu się brzydko nie wyrażać na nagraniu. Więc nie wiem, nie wiem o co chodzi. Na pewno jest tu gaderowy. A może nie powinien być? Nie, no na pewno. No to gaderowy, no to właśnie inny niż. No ale trudno. Może gdzieś nam się jeszcze chowa po kątach. E, ja dążę do tych uli, bo przynajmniej dwa. Chociaż może nawet byśmy zrobili więcej, jakąś farmę tych uli. Na pewno dzisiaj zrobimy sobie ule. Na pewno, jeżeli nie będzie to zbyt nudne, pościnam trochę drzew i, i zrobimy sobie ten płotek, i dokończymy. Tam furtką, no bo furtka musi być, żeby tam wejść. Eee. No i w sumie to tyle, ileż to można robić rzeczy na odcinku. <laughs> Pisaliście mi, jakie choinki macie w domu. Większość z Was w sumie pisała mi, że ma żywe. Także tradycja zachowana, widzę. Fajnie, fajnie, żywa choinka. Moja jeszcze dalej stoi. <laughs> nie wiem, nie wiem ile czasu ją przetrzymać. Tak w sumie fajnie wygląda, zwłaszcza, jak się ją zapali wieczorem. A wiem, że już, wiecie. Praktycznie, no nie połowa, no początek stycznia, ale no różnie ludzie trzymają. Niektórzy zdejmują ogólnie ozdoby i chowają choinkę dosłownie 2-3 dni po świętach. Niektórzy trzymają ją przez cały styczeń. Ja myślę, że to nie wiem, zależy od rodziny. Jest nasz stół, który pisaliście mi, że on podąża za światłem albo żebym go tym młotkiem więcej razy potraktowała i zobaczę, co się stanie. Z jednej strony lubię takie komentarze od Was, zrób to i tamto, a zobacz, co się stanie, ale z drugiej strony teraz się boję, że to coś, co się stanie, będzie złe. <grym> że nie wiem, coś mnie zaatakuje, a ja nie mam zbroi przy sobie, ani kasku, więc eee, nie wiem, czego się spodziewać. Eee, weź na razie zabij tego pająka. Mięso się przyda. Nie wiem, ile tu tych pająków się rzuci na mnie. W Sanity mi rośnie, jak wiem pająki, więc. E, gdzie zawsze można je trochę tam poszturchać. <grystanie> Ale ty będziesz za mną chodził, bo ja mam światło, prawda? Czy nie, prawda? Idziesz. Idziesz? Idzie czy nie idzie? Nic nie słyszę, nic nie widzę. Widziałam, że wstał, tylko. No dobra, no to potraktujemy cię młotkiem. Trzy... No patrzcie, ile razy uderzam. Ja nie wiem, czy chodziło wam, że trzy uderzenia, czy trzy młotki całe? Ile razy mam go bić? Czy 80%? Nie chcę marnować światła. Trochę bym zdjęła tu. Hmm. No dobra, dawaj. A mam, mam kask? Mam kask. A ze mnie sierota. Ale młotek... Gdzie jest mój młotek? Zużyłam? Gdzie jest młotek? Ej, no będę musiała zobaczyć na nagranie, co się stało z moim młotkiem. Przed chwilą patrzyłam, było 31%. Może patrzyłam 31 razy uderzeń wcześniej? Nie wiem, zużyję jeszcze ten cały młotek, bo. No nie wiem, animacja jest taka, że da się to rozwalić, tak? No ale ileż to można? Dwa, trzy młotki mam zużyć? Ile mam tych młotków zużyć? Pisaliście mi chyba w procentach, że jeden młotek cały wystarczy, że prawie cały trzeba będzie zużyć, ale... Hmm. Mamy jakiegoś baga? Czy naprawdę e, muszę zużyć jeszcze jeden młotek? Zużyjemy ten młotek i dobra. I poczekam na wasze komentarze, nie wiem, bo... Jeszcze jeden? Nie no, przecież nie będę biła kurczę stołu przez cały odcinek. Ile to jest? To jest... Jeden cały młotek poszedł i. Ile tam z 50% było w tamtym pierwszym? O! Oh! O! Oh! End oh! table blueprint. End table. Gdzie to może być? Mini sign. tutaj nie. Mogę go zrobić! A, o, to wam chodziło, że zobacz, co się stanie. Wypluło nam ten. Ale fajnie. To nie muszę go już ściągać. Ej, miałam łapać w ogóle pszczoły. Au! Nie miałaś mnie ukryć, tylko miałam cię złapać. E, ale fajnie, będę mogła go zrobić. Jeszcze raz. Co tam z niego ten? E, marmur? Karpet? A, hmm, ta podłoga. Hmm. Ale ją gdzie znajdziemy? Zjedz sobie, bo widzę, że już trochę głodniejesz. Ała, kurczę, musiałam inne słuchawki założyć niż zawsze używam do nagrywania i obijam nimi o mikrofon, bo mikrofon mam tak z boku puszczony. Żeby mi nie zasłaniał widoku, jakby był z przodu, ani, ani no z dołu w sumie za bardzo nie mogę go, jak, nie mam go jak puścić. Chociaż jakbym go tam trochę. Nie wiem, nie próbowałam. Mam go tak z boku i, i obijam się, bo te słuchawki są duże. Dobra, mamy, ile mamy pszczół? 3? no to nawet nie mamy na jeden. Ale mamy już za to trochę motylków. Widziałam tu pszczółkę gdzieś żółtą. Tu wiem, że się. O, ty jesteś sama, więc. Ja od razu ten ul sobie zbiję. Mam akurat cztery. Dobra. I będzie ten miód na szynkę z miodem. Ale fajnie. I podobno tam można do tego stołu. Właśnie, skąd ja to wiem? Można tam sadzić kwiatki różne? Skąd ja to wiem? To chyba o ten stół. A może jakiś inny stół? Może w ogóle coś innego? Że gdzieś można jakieś kwiatki sadzić? Ja już nie wiem. Trochę, trochę mi się myli wszystko. Już dawno nie grałam w Don't Starve, wiecie? Bo w sumie cały ten okres świąteczny, teraz noworoczny, to mało w ogóle na kąpie siedziałam. Dlatego w sumie teraz przez parę dni nie było odcinków. Ale bawiłam się świeczkami. Jakiś czas temu już, nie, nie wiem, no ze dwa miesiące chyba, postanowiłam, że zacznę robić świeczki. Tak, po prostu takie hobby w domu, czasami jak nie będzie co robić. Dlatego. No i później przez jakiś czas ich nie robiłam, bo nie wiem, poddałam się, nie wychodziło mi to zbytnio, czyli zrobienie świeczek jako tako wyszło, ale chyba miałam zły wosk i, i on się nie palił, i w ogóle i byłam zła. Więc mamy pełnię, a ja nie mam glomera, ale jak już tu, tu jesteśmy, to możemy się przejść przez wieczór. W sumie mam głupią liczbę pszczół, bo mam 10, ale. 11 i 12. ha, <śm> Poczekaj, bo ja potrzebuję, chłopie. Bo ja potrzebuję jeszcze dwa ule rozwalić. I teraz właśnie po świętach, bo na święta dostałam też takie różne pierdółki do tych robienia tych świeczek, i postanowiłam, że się znowu za to wezmę i. No, i zaczęłam to a, tworzyć. Skupienie na pszczołach. Dobra. No, ale oczywiście, a, YouTube cały czas ma priorytet. Więc jestem. E, dobra, mamy tak, mamy na trzy ule pszczół mamy na trzy ule teraz mamy kawałek w sumie wieczoru <laughs> dobrze wiedzieć, że to są te, ja cały czas zapominam muszę sobie dzisiaj zapisać, na jakich odcinkach przechodziłam koło tych części i później je po nie do przyjść. <laughs> chociaż może jak będziemy jeździć na bufalku to ten, to się po nie przyjedzie ej, co ty tu robisz? ale dobrze o, patrzcie kolejne gniazdko, ale na razie z niego nie skorzystamy Wydaje mi się, że to nie jest ten wiążeń. Ja mam gdzieś drugi. prawda? O, chociaż... A, patrzcie, kto tu się wyleguje. No to gdzieś tu powinien być glomer w pobliżu. O... Ale my mamy duży jagód. Ja nie chcę, żeby one się zepsuły. Kurczę, jeszcze ja wiem, że on tu gdzieś jest. A on tu gdzieś musi być, bo nie wiem, jest chyba taka nawet zasada, że zawsze gdzieś ko królskiego świnia <grych> mamy glomera i mamy wejście do jaskiń. Wejście do jaski nie jestem pewna, że to jest już taka zasada. Nie wiem, tak już się po prostu generuje świat. A ono gdzieś tu jest. Ale co do glomera nie jestem pewna. Muszę wam przyznać. Wydawało mi się, że też jednak gdzieś tu powinien być. Ale ja jestem ślepa. A może go tu nie ma? To jest, jest, jednak jest. Dobra. Ale aha, świnie się zamienią. O kurde. Mm, dobra, na razie tego nie będę rozwalała. Teraz, ha. No nic, mam na... O, no, nie chcę. One są w sumie w domkach. One wylezą, nie? Jak będzie pełnia. To ja tak szybko tylko wezmę ten kwiat. On się zaraz mi na oczach? Wolę nie ryzykować. Dobra. Chodź, Glomer, w długą, w długą, w długą. Szybko, zanim nas łaki tu dopadną. A wiesz to Przy okazji koci szopa. Potraktujemy włócznią. Nie ma miejsca. Ja bym chciała ten ogon, bo on jest potrzebny, żeby mieć kotka. Co tam ja chciałaś podnieść? Dobra. Dobra, i biegniemy. Mamy glomera, mamy. U, ile tu jest świetlików? To w rękę. Szybko coś wyrzuć. Szyszki wyrzuć. Eee. Nie. Nie. Dobra, weź. Siekiera. Siekiera. I musimy nałapać sobie tych. Bie, bie, bie. Szkoda mi jest go zabierzmy bo on jest taki, taki fajny. Zawsze taka atrakcja w tym, w tym obozie by była, ale... Z drugiej strony chciałabym... A cztery tylko? No dobra. Ale z drugiej strony chciałabym... Krampusa i plecak. No właśnie, ktoś mi pisał w ten... Wybaczcie, że ja często używam ktoś, albo pisaliście, albo mówiliście, ale... Mm... No, ja nie mogę spamiętać tych wszystkich ników. Musicie mi to wybaczyć. Ale, ale czytam, na pewno czytam wszystkie. I oczywiście część z Was kojarzę, bo o, dużo, dużo z Was e, komentuje mi po prostu systematycznie każdy odcinek. Ale później, co kto powiedział, nie chcę strzelać i, i wiecie. Dlatego tak przeważnie używam wy, jako wy. <grych> A dobrze. E, wracamy do obozu. Zrobić ule, zabić, zabić glomerka. Co my tu mamy? Patyczki, drewno, bardzo dobrze. Wiesz co, ja sobie tą kubkę zgarnę. Wiecie co, jakiś mam strach przed podchodzeniem do bawołów i naszej shiprexie do tych drugich bawołów, bo kiedyś mnie zaatakowało, ale to właśnie chyba w shiprexie, a nie miało czerwonych dupek. Znaczy wiem, że te w shiprexie nie mają czerwonych dupek, chyba. Wydaje, nie, chyba, wydaje mi się, że one nie mają. Ale mnie zaatakowały tak po prostu, o! Jak sobie przechodziłam. I mnie zabiły. Więc mam teraz uraz. <laughs> mamy dynie. Mamy dynie, będę mogła zrobić dyniowego pana. Chyba, będę mogła jeszcze zrobić? E, gdzie one były? One powinny być tutaj? Tak. Chyba to te były, nie? No, dynia i trzy deski. No, ale trzy deski oczywiście my nie mamy. My potrzebujemy deski, żeby zrobić. Hmm. Nie mam złota, a ile mamy złota w skrzynce? Nie mam złota. Totalnie nie mam. Czy ci bór, czy w brzuchu? Burczy ci w brzuchu, ale ja bym chciała. No i właśnie kliknami, i znowu nie, nie zaskoczyło. Ja bym chciała tak i tak. A może nie. Tak? I tak. Jeszcze lepiej. Tak, a druga potrawa to spróbuję zrobić szynkę na miodzie. Też jest dobry ten dobry system e, no 5000 tysięcy rzeczy na raz czasami mam taki moment, gdzie naprawdę nie wiem co robić, a czasami mam taki moment, że mam tyle rzeczy w głowie, co bym chciała zrobić w grze, że nie wiem od czego zacząć, jakby nie mogło to tak się rozłożyć i tak cały czas coś wiedzieć nie za wiele, nie za mało e, trochę drzewa musimy pościć, na czym czasie się ugotują nasze jajka. nie tego nie nasze jajka to tutaj nie, to mamy w tym, w Szyprekcji. <grymne> mamy tyle yy, potworne, potwornego? Nie wiem, czy mogę tak nazwać. Strasznego drewna. Mamy taki zapas, że <grymne> będziemy chyba nim palić. Ej, a ja przecież ja mam tak dużo drewna, to czemu ja cały czas myślałam, że ja nie mam drewna? No dobra, ale to skoro mam tak dużo drewna, no to nie będę go już ścinała. Tylko zrobimy sobie deseczki, Cześć Żaba? Nie, te deski to mi wola tutaj zrobić. Chyba dwie deski idą na jeden ul. Więc robimy 6 i tak jeden. Oczywiście, jak zawsze, z tego co wiecie, pamiętacie, ja ule trzymam z daleka od obozu, bo nie lubię ich bzyczenia, więc myślę, że tutaj jeden, drugi i trzeci. I mamy taką farmę miodu. Znaczy, no, no dla mnie to już jest duża. I do tego jeszcze możemy zasadzić gdzieś tu kwiatki, tak w górę, żeby te pszczółki sobie w górę latały bzyczeć. No i już się do roboty wzięły. Ile mamy drewna? 21. Hmm, dobra jajka. No Może zjedz sobie jajka na początek. Aż mam ochotę na takie jajka z bekonem. Teraz tak, jak zrobić tą szynkę? Jeden, jeden miód wystarczy. Ale jest potrzebny więcej mięsa, czyli na przykład tak. A mogą użyć potworne. A no dobra. I po ptokach. <grymne> to możesz tu dołączyć. Dobra, to co Krampus? Mam wystarczająco śmieci, że, że on chyba mi tu przylezie i tak coś ukraść. Wiecie co, ale wolałabym, żeby tego i tego mi nie ukradł, ale mandragorę może jak najbardziej. No, Bigo. Control F. Ej. Dlaczego nie mogę uderzyć glomera? Glomer? O! Control F plus ...myszka? Czy, czy. Ale ja mam ustawione, że pod F mam kontrol od razu. Cześć, zmęczyłeś się? Ej, nie chcesz nic z mojego obozu? Czekaj, sprawdzam, czy nie ma tego. Jak już drugiego glomer tego. I idzie, pazera jedna. No, już nie miałaś się zabrać. Ej, no chodź po jeszcze. No nie, teraz będę cię gonić. Masz ty. Pościg za Krampusem! Tak, kradni, kradni. Ej, co to miało być? Pierwszy raz w życiu Krampus mi uciekł. Zakosił mi pułapkę i spieprzył. No nie wierzę. Nie wierzę. No tego to jeszcze nie było. Ja. Jaka strata glomera? I pułapki. A przeważnie nie sprzątam obozu, bo zawsze twierdzę, że nawet jak ukradnie, to ja go zabiję i to z niego wypada. A tutaj krampus może nam uciec. Wskoczył do wora, no? Macie go. No nie wierzę. Jeszcze do mnie to nie dotarło. Ty, chłopie, zgubiłeś się? Możesz nie bić pło... No nie wierzę. Co się dzieje w ogóle? Właśnie, bo ja mam ustawione na F, żeby było też Ctrl F, czyli po prostu atakuje wszystko na F, dookoła mnie. No ale dobra. Zapomnijmy. Kurczę, no biedny glomer, poświęcenie poszło na nic. No totalnie na nic. To jest najsmutniejsze, <noise> Że nasz glomer, i teraz tyle dni trzeba będzie na niego czekać. Nie, już następnego nie będę zabijała. Pójdę na kociszopę albo, nie wiem, ptaki, zrobimy bumerang. O, może, może zrobimy bumerang. A, może zrobimy jeszcze jedną farmę. Żeby było ładnie cztery. Tylko w sumie, żeby były proste. Czyli gdzieś tu. Ok. Jak w ogóle nasze drzewo. O, ja mam tu gluta jeszcze jednego. On takie maciupkie. Patyki? Mm, mogłam go us... No w ogóle ja, ja... Nie spodziewałam się po prostu, że on ucieknie. Dlatego tak sobie za nim biegłam, bo stwierdziłam, że on i tak się za jakiś czas zatrzymuje, więc prędzej czy później go i tak złapię. No i go złapałam, ale trochę za późno. A <grych> aj, aj. Mm, czy możemy napalić glutem? A czemu nie? I... O, choinka! Dobra, choinka urosła. Chester? dekoracje, dekoracje it does not go there no jak to nie, jak tak nie mówcie mi, że już nie można dekorować choinki, bo już jest po świętach nie skomentuję tego będą się jakieś moda zainstalować i choinkę ubrać, bo ja chcę zobaczyć ubraną choinkę u mnie na gameplayu Oj. wszystko idzie nie po mojej myśli tutaj wszystko idzie nie po mojej myśli to mogę schować. Te w sumie mogłabym schować. Kości jeszcze wiem, że miałam. Ok. O, idą psiaczki. Dobra, zabijemy psiaczki. Zabijemy psiaczki jeszcze. E, jeszcze jedną szynkę bym mogła zrobić. Pewnie. E, nie. Jeszcze jedno mięso. Nie mam. Motel się nie liczy jako mięso, nie? No to już tam jest tego mięsa w niej, ale... No tu wyjdzie nam potworna. A ja mam jajka jeszcze. Hmm... No, dobra, psy, to będzie mnie... A to też będą potworne. Hi, hi. Wszystko potworne. Dobra, to jakieś żaby tu zaraz wejdą. Tego nie będę potrzebowała na razie. Później. A to i tak się zepsuje. Jene, ile te gluty się palą. O, żaba, choć potrzebuję utko, utko, łódko, utko, łódko, łódko. Dziękuję. Nie, do gara. O, tak. Ja bym chciała, ponieważ ta szynka, ona daje też dużo życia. Chociaż no, Wickfitka nie ma problemu z życiem, no bo ona. Zjemy sobie jajka. Ona uderzając w potworki, się leczy. Więc życie i sanity akurat tu nie to nie problem. Nie wiem, chyba to jest łatwa postać. Ja może umie, e, lubię nią grać, bo jest łatwa, a ja po prostu nie umiem grać w donstarwa, dlatego lubię nią grać. Uu, może coś w tym jest. Wyżyć to. Wyrzuć tą łopatę na razie. No chodźcie psiaczki, już chcę ten. Ja w ogóle bym zrobiła jeszcze jedną skrzynkę? Skrzynia. Może nie tu. Może jakoś takie, hmm. jakby je poukładać, żeby to fajnie wyglądało. Czekaj. podnieść to, to, to i to, bo trochę bałagan jest. Zamknij tą skrzynkę. Um, tu nie chcę. Tu na drodze? A, dobra. Teraz to, 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 to i to. Wszystko idzie. Nie wiem, po co mi da mandragora. Co mogę zrobić z tą mandragorą? Jak dodam ją... Oj, czekaj, czekaj. Czekaj, to jesteś jakiś paląc się? Nie. Jak dodam ją do obojętnie czego... Dobra, tam, przestań. To, o to mi automatycznie zrobi potrawę z mandragory, prawda? To tylko dwa? Nie, masz psa bić. Więc co chyba będę musiała jednak to odmienić, że tak powiem, to moje uderzanie na F wszystkiego dookoła, bo czasami ona właśnie się fokusuje na jakichś motylach, ptakach. I jest trochę ciężko. A, dostęp do mięsa. Nieograniczony. Żaby. Super. Ja myślę, że było fajnie. I myślę, że trzeba je ten. Przepiec, ale czekajcie, teraz tak, dwa dni. Dwa dni. Widzicie, czy przepieczone, czy nie przepieczone. Tak jak wam mówiłam, jagody są jedyną rzeczą, która po przepieczeniu mniej wytrzymuje niż przepieczone. Tak, niż nieprzepieczone. Czyli tu mamy prawie zepsute już jagody, które wytrzymają nam dwa dni, a tu mamy... No, zielone i też nam wytrzymają dwa dni. Tak to działa w jagodach. I jeszcze ty ich nie zjesz. O, to twoja mina. Tak. Like, yy, jagody. Dobra, kochani, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Widzimy się w następnym. Postaram się wrzucać shipment i Don't Starf na zmiany, ale też nie wiem, jak mi to będzie wychodziło. No, widzimy się w następnym. Pa.